mnie stoi Rafał Udziela, dzisiejszy mistrz tych zawodów. 193 metry, tak? Dobrze? 60 cm. Rewelacja. Już myślałem, wiesz, że przybijesz tą magiczną cyfrę 200, bo już tak po tej żyłce było widać, że ona schodziła prawie cała, nie? Był dobry, tak, ale no nie dzisiaj, jeszcze nie dzisiaj. Słuchaj, Rafał, powiedz nam pokrótce, ile ty już po prostu siedzisz na tej plaży, że takie wyniki masz? Ja zacząłem wędkować w morzu z plaży jakieś 18 lat temu, 17. No jestem przyjezdną osobą, więc całe moje wędkowanie skupiało się na kilku tygodniach wakacji, tak? No i przez te lata trochę się nauczyłem. Co myślisz tutaj o władysławowskich plażach? Jak to tutaj wczoraj ci szło i w ogóle co tutaj myślisz o tym naszym zakątku świata? Władysławowskie plaże kojarzą mi się z flądrami, głównie. Jak w czasie wolnym wędkowałem, to były to wyprawy na wiosnę właśnie za flądrą. Więc kojarzy mi się jako dobre łowisko flądrowe. Natomiast jeśli chodzi, jak mi szło wczoraj, no słabo. Złapałem tylko 4-wymiarowe ryby, 1 belonę i 3 flądry. Więc w porównaniu z naszymi kolegami z Niemiec to jest słaby wynik. No tutaj podpatrywaliśmy kolegów z Niemiec i zaskakuje nas ta technika, jak oni to robią. Widać, że oni no, nie pierwszy rok, nie dziesiąty nawet ćwiczą już to, te wyrzuty, aczkolwiek dzisiaj dałeś im popalić trochę. Tak, zawodnicy niemieccy rzucają techniką tak zwanym easy castem. To jest rzut siłowy z nadgłowy, z przeciągnięciem wędką na prostych rękach nad głową. Jak ktoś jest silny fizycznie, może tym rzutem rzucić ponad 200 metrów, tak? Natomiast ja się ratuję techniką. Nie jestem silny, nie jestem dobrze zbudowany, więc zainwestowałem w technikę i trenuję rzut Miguela Cadaquesa i nim rzucałem dzisiaj. No widzieliśmy, popatrywaliśmy ciebie, także no jednak to robi wrażenie, że się musieli, chyliliśmy czoła, żeby nie dostać twoim ciężarkiem głowę. Mam nadzieję, że to nie wygląda aż tak niebezpiecznie. Staram się zachowywać bezpiecznie. Ciężarki wszystkie spadły na plażę, a nie gdzieś do lasu ani do wody, co świadczy, że kontroluję to, co się dzieje z wędką. Słuchaj, ja od pół roku siedzę w surfie. Rzuciłem 160,9 metra i wszystkie 3 rzuty oddałem w linii prostej. To źle chyba nie jest, co? Powiedziałbym, że to dobry wynik, gratuluję. Dzięki. Słuchaj, teraz tak, Rafał, pokażesz nam parę rzutów, techniki, jakie się stosuje. Przypnę ci mikrofon, tak, że będziesz mógł na bieżąco mówić po prostu naszym widzom, jak trzeba nogę ułożyć, jak to wszystko zrobić. Także zapraszamy do drugiej części filmu, idziemy troszeczkę bliżej wody i tam Rafał nam wszystko pokaże. Dobrze, to zaczniemy od rzutu z nadgłowy. Najprostszy rzut, jaki można wykonywać, bardzo popularny na plaży u nas w kraju. Pierwsza rzecz to jest stabilna postawa w każdym rzucie. Więc w lekkim rozkroku, szczytówka wędki nisko nad ziemią, lewa ręka prosta, prawa przygięta w łokciu i cały rzut polega na tym, że z prawej nogi przerzucam ciężar na lewą i ciągnę lewą rękę do piersi. I to był cały rzut za głowy. Takim rzutem można osiągać 160 metrów mniej więcej. Tak jak było widać na dzisiejszych zawodach, bo koledzy tak rzucali. Teraz jego modyfikacja, którą można jeszcze dalej rzucić, polega na tym, że wędka jest odsunięta od nas i łokieć jest wygięty. Tutaj mamy nogi dwie obok siebie i to, co będziemy robić, to odchodzimy lewą nogą w moim wypadku od ciała, wtedy cały ciężar przeleci na lewą stronę i ciągnie za nami wędkę. Ręce przeciągamy też nad głową. Takim rzutem dzisiaj zawodnicy niemieccy rzucali blisko 180 metrów. Jak ktoś tą technikę wyćwiczy i jest silny fizycznie, może osiągać nawet 200 metrów. Teraz przejdę do rzutów bardziej złożonych, które pozwalają przy sprawnej technice, już przy osiągnięciu pewnego poziomu i komfortu tych rzutów, osiągać grubo ponad 200 metrów. Pierwszy rzut to jest uproszczony rzut OTG Miguela Cadaquesa. Ciężar ciała opuszczam na prawą nogę. Prawa ręka jest zgięta, lewa wyprostowana, szczytówka nisko. I rzut wygląda tak, że obracam ciało, patrząc w górę. Lewą rękę przyciągam do piersi, prawa kończy wysoko.
I teraz ten rzut, jak opanujemy jego prostszą wersję, ma też swoją bardziej zaawansowaną wersję z krokiem. Różnica była taka, że wykonałem krok, a jeszcze silniejsza wersja tego rzutu to jest z przysiadem, gdzie dodajemy więcej siły przy podciąganiu się na udach i łydkach. I to jeśli chodzi o rzuty z ziemi. Reszta to są rzuty z powietrza. Rafał, rewelacja, bo szczególnie w tym ostatnim twoim rzucie było słychać to wędzisko, jak ono tak... Także nawet po tym już było poznać, wiesz, że to jest daleki rzut. Żeby leciało, mimo że ciężarkę nie mamy założonego. Tak. Słuchaj, jaki jest twój taki rekord, może nieoficjalny, ale taki największy? Najdalej rzucałem ponad 200 metrów, raz rzucałem 207, bo wyciągałem całą żyłkę, jaką miał Miguel Cadaqués u siebie na treningu, na szpuli. I rzucałem ponad 210, natomiast to nie było mierzone, bo miał drugą szpulę, gdzie było więcej żyłki, tylko to były rzuty z wiatrem. Te 200 kilkanaście czy 20 było z wiatrem, a w normalnych warunkach było 207. To nie było na zawodach, tak? To było na treningu. Rewelacja, słuchaj. Życzę wielu sukcesów. Dzięki wielkie. Dziękuję za rozmowę.